Mieszkający w Częstochowie 27-letni obywatel Ukrainy usłyszał 3 zarzuty usiłowania zabójstwa. Został aresztowany. Przyznał się do zaatakowania współpracowników na terenie jednej z częstochowskich firm. Do zdarzenia doszło w zeszłą środę. Teraz grozi mu dożywocie. Karolina Komada. 4 stycznia obywatel Ukrainy został doprowadzony do prokuratury, przesłuchany, a następnie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 3 osób. Mężczyzna przyznał się do winy. Miał on zamiar skrzywdzić tylko jednego z tych mężczyzn, którego podejrzewał o to, iż ten dosypuje mu do pokarmów lub płynów jakieś szkodliwe substancje, podtruwając go. Jak wynika z jego wyjaśnień, 2 pozostałe osoby były przypadkowymi ofiarami, które znalazły się w czasie tego zdarzenia w tamtym miejscu i próbowały podjąć jakąś interwencję wobec niego. Tego samego dnia policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku około godziny 9 rano na miejscu, czyli w zakładach mięsnych przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Mundurowi zastali agresywnego mężczyznę. Policjanci zastali mężczyznę, który trzymał w ręce niebezpieczny przedmiot, to jest nóż. Mężczyzna nie podporządkowywał się do wezwaniu do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Policjanci podjęli decyzję o użyciu broni. Następnie policjanci mężczyznę obezwładnili. 27-letni napastnik został postrzelony w udo i zarówno on, jak i jego ofiary trafili do szpitala. W celu udzielenia im pomocy medycznej w przypadku jednego z pokrzywdzonych, który został ugodzony w plecy, konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna z uwagi na stan zagrażający życiu. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie.